Cześć, z tej strony Monika, zapraszam na kolejny trening odchudzający. Wracam do Was po krótkiej przerwie, wyjątkowo dzisiaj, bo walentynkowo. Zrobimy sobie interwał 30 sekund pracy na 10 sekund odpoczynku. Cztery ćwiczenia, które robimy dwa razy, to będzie wyglądało jak tabata, ale z tą różnicą, że nie 20 sekund, a 30. Zaczynamy standardowo rozgrzewką. Ja do ćwiczeń nie biorę maty. I w zasadzie mata nie będzie w ogóle potrzebna, bo nie będziemy się kłaść. Wszystko będziemy robić na stojąco. Przygotuj sobie wodę do picia i na sobie musisz mieć oczywiście wygodne ubranie, nie krępujące ruchów i sportowe obuwie. Tak więc krok dostawny, ściągamy łopatki, poprawiamy sylwetkę. Ma być Ci wygodnie. Wciągaj powietrze nosem. Wypuszczaj ustami, dodajemy pracę ramion, obydwie ręce, duże koła do tyłu. Jestem ciekawa, jak mi dzisiaj pójdzie po takiej przerwie. I do przodu obydwie ręce. Cały czas nogi na nogę, hop, hop. I teraz szeroko, wąsko. Szeroko ręce i obejmujemy się, jako że walentynki, to mocno się przytulamy. I teraz po skosie ręce. I kolanko. Jedno i drugie. Pięta pośladek. Wymachy. Jedna noga. Wydech do góry. Druga noga. Szeroki przysiad i schodzimy nisko. Chwilę trzymamy. I teraz ręka do ziemi, druga do góry, głowa za ręką. Druga. Ręce do ziemi i prostujemy pupę. Prostujemy nogi, pupa do góry i stopniowo lecimy do góry wysoko i lecimy truchcik teraz. Przyspieszamy, podnosimy tempo. Ja dzisiaj maty nie mam, nie potrzebuję, ale ogólnie mata przy ćwiczeniach zawsze jest lepiej ją mieć, bo jest wtedy miękko na podłodze i trochę jest to bezpieczniejsze dla Twoich stawów, ale dzisiaj się nie kładziemy. Dzisiaj robimy wszystko na stojąco. Skręty bioder. Skokowy. Rozgrzewamy, rysujemy kółeczka. Będzie, jestem ciekawa, czy dzisiaj dam radę, czy będę zasapana, dlatego że oczywiście miałam jakąś tam aktywność fizyczną, ale przez te dwa tygodnie po wyzwaniu naszych treningów nie robiłam takich typowo odchudzających, więc dzisiaj może być ciekawie. Dzisiejsze walentynki mogą być naprawdę mocne. Szczególnie, że ten trening będzie intensywny. Łatwe ruchy, ale będziemy pracować bardzo
szybko. Druga strona, drugiej strony. Jestem ciekawa, co to będzie. Super. I cóż, ja jestem gotowa. Mam nadzieję, że Ty również. To startujemy. Pierwsze ćwiczenie, skip A, czyli kolano do góry i będziemy sobie dłonią po skosie dotykać nogi przeciwległej. Włączam zegar. Startujemy za 10 sekund. I dawaj, 8 sekund do startu. Skip A, czyli kolana do góry i ręce sobie pracują na boki. Masz dotknąć kolana, przeciwległa strona. Start. Wysoko nogi i tylko ręce na boki. Hop, hop. Za każdym razem uderz w kolano. Naście. Trzy i dwa i jeden. Pięknie, drugie ćwiczenie. Góra, ręce i stopa do środka. W podskokach hop i hop, hop i hop. Ręce cały czas wysoko. Oddychaj. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Dobrze, pajac. I teraz ręce łączymy. Łączymy. Uwaga. Start. Jest to interwał, więc trzymaj tempo tak na 90%. Albo 80-90. Ręce góra, dół. Hop, hop. Ostatnie, dawaj. Ekstra. Wyskok do przysiadu. I wracamy. Start. Napnij brzuch. Pupa nisko. Kolana w przysiadzie zawsze szeroko. Dwa i jeden. Pięknie. Powtarzamy. Uwaga. Ręce i skip A. Start. Dawaj, dawaj, tempo, tempo. Zawsze pierwsza seria jest najgorsza. Wydaje się być najgorsza. Jeden, zero, podskoki, ręce, start. Znajdź swoje tempo i już go się trzymaj. Pracuj. Ręce złączone, pajac. Damy radę. Dwa jeszcze ćwiczenia. Piętnaście.
10 sekund. Dawaj, dawaj, dawaj. 2, 1, 2. I ostatnie ćwiczenie. Ostatnie ćwiczenie. I zaraz mamy przerwę. 2, 1, go. Równa praca. Hop, przysiad, wracasz, podskoki. I 5 sekund. 3, 2, 1 i luz. I teraz przerwa. Kto potrzebuje sobie ją wydłużyć, to proszę, można 1,5 minuty albo 2, ale nie dłużej niż 2. W drugiej części ćwiczenia są w miarę proste. Pierwsze ćwiczenie, w półprzysiadzie sobie idziemy do boku i robimy gwiazdę. Potem robimy skakankę, potem przysiad i tylko pulsujemy w przysiadzie i ostatnie będzie skręty bioder w pozycji stojącej. Uwaga! Nisko i raz, dwa, trzy i hop, szeroko. I do boku znowu, hop, hop i góra, szeroko. Gwiazdeczka. Ostatnie 4, 3, 2, 1. Dobrze, kolejne ćwiczenie, skakanka. 3, 2, 1. Pojedynczo. Jak obydwie, to będzie ciut intensywniej. Bezpieczniej też dla kolan. Pojedynczo. Ale szybka skakanka. Dawaj, dawaj. Szybciej, szybciej. Dobrze. I teraz przysiad i tylko tyle. W tym przysiadzie zostaj. Szeroko kolana, pupę wypinamy do tyłu i trzymaj przysiad. 10. Trzy. 2, 1, a przerwa i ostatnie skręty bioder, ręce sobie szeroko podnieś, wyciągnij na boki i praca biodrami. Mocne skręty, cały dół się skręca, cały dół szaleje. Na boki. Równy oddech, miarowy oddech, równo z ćwiczeniem. Ma być rytmicznie. Dobrze. I od początku. 4 ćwiczenia po 2 razy. Po raz jeszcze. Po 2 razy. Go. Raz, 2, 3. Hop, hop. Thank you.
dwa i jeden. Pięknie. Skakanka. Lecimy. I go. Wyprostuj plecy, łopatki ściągnij. Ręce trzymaj blisko, łokcie blisko ciała. Jeszcze 10 sekund. Super, pięknie. Lecimy przysiad. Pamiętaj kolana, pamiętaj pupa ma być nisko. 2, 1. I trzymaj. Ręce możesz sobie położyć wygodnie przed sobą. Albo unieść, jak ci wygodnie. Oddychaj, oddychaj. 15 sekund. Nie wstrzymuj oddechu. 5 sekund. 3 i 2 i 1. I do góry. I ostatnie ćwiczenie. Skręty bioder. Ręce szeroko. 2, 1. I dawaj. I tańczymy. Piętnaście. Cztery, trzy i dwa i jeden. I przerwa. I ostatnia część naszego walentynkowego treningu. Zaczniemy sobie dwa podskoki i przysiad. Czyli takie klasyczne ćwiczenie. Startujemy za 10 sekund. Gotowi? Dajemy czadu. 3, 2, 1. Hop, dół. Hop, dół. Pupa do tyłu. Stopy leciutko skierowane na zewnątrz. Będzie bezpieczniej. Kolana też zawsze rozpychasz. Dobrze. Teraz szybkie nóżki. I ręce będą robiły takie okręciołka. Uwaga. Start. Kręciołek, dawaj, dawaj, zaciskamy pięści. Szybko, szybko. Jeszcze, jeszcze. 10 sekund. Łokcie wysoko. 4, 3, 2, 1. Pajac, z tym, że ręce hop i hop, góra i do dołu. Taka pajaco gwiazda.
równy oddech. Hop, hop. Pięć sekund. Dobrze. I przyciąganie kolana na dwie strony po dwa razy na nogę. Start. Na dwie. Hop, hop. W odskokach. Piętnaście. Szybciej. Dziesięć. Jeszcze, jeszcze. Hop. Trzy. I dwa. I jeden. I zero. I ostatnie. Ostatnie. Parę minut. Uwaga. Lecimy. Dwa podskoki. Przysiad. Przysiady to super ćwiczenie na nogi, na pośladki. Ostatnie cztery, trzy, dwa, jeden, zero, brawo, trzy ćwiczenia do końca. Szybkie nóżki i kręciołek, ale teraz dawaj ręce w drugą stronę, w drugą. Jak nie wiesz, którą, nie wiesz, która to była pierwsza, to zwykle jest tak, że ta wygodniejsza, która automatycznie dzisiaj robi, to jest właśnie ta. Pierwsza łatwiejsza, a teraz w drugą. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Szybciej, szybciej. Dwa, jeden. Dwa ćwiczenia. Do końca. Pajac, ręce, góra, dół. Uwaga, lecimy. I równo, wydech, wydech, hop, hop. Nie zwalniaj, nie zwalniaj, bo zaraz koniec. A wręcz przyspiesz, bo zaraz koniec. Trzy i dwa i jeden. O. I ostatnie, ostatnie. Ostatnie. Już robimy na 200%. Kolano. Uderz. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj. I szybciej. Wszyscy przyspieszamy, bo zaraz przerwa. I koniec. I 5 sekund. Trzy i dwa i jeden i zero. Dobrze, nie siadaj. Chwilę sobie jeszcze postójmy. Oddychaj. Mocne wdechy. Wydech ustami. Wdech, unieś ręce. Wydech, wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, świetnie, wstajemy, rozstaw nogi, ręka na bioderko i powolutku skłonik na jeden boczek i wyciągaj rękę, tak żebyś z każdym, jak wyciągniesz, to czuć jeszcze mocniej się rozciąga cały boczek, więc właśnie wyciągnij palce daleko, jakby ktoś cię ciągnął za rękę. Powoli wróć. Druga to samo. Ręka leci, leci mocno do boku. Świetnie.
teraz zrobimy skłonik do dołu, do podłogi, stopniowo nogi albo wąsko, jak Ci tak naprawdę wygodniej. Stajemy sobie, ręce do dołu i palce ciągną do dołu i stopniowo, kręg po kręgu, opuszczasz się w dół, stopniowo i już jak będziesz najniżej, jak możesz, to chwilę zastygnij. Ręce się rozciągają, łopatki, plecy, lędźwia, wszystko. Mocno, mocno rozciągasz. Powoli się wyprostuj, naprawdę powoli. Najpierw od dołu zaczynamy, od lędźwi i kręg po kręgu idziesz do góry. Nic się nie stanie, jak się zakręci w głowie. Już? Dobrze. To stoimy i pięta do pośladka. Nogi są wąsko, nogi są, kolana są złączone. Ty stoisz prosto i mocno dociskasz piętę do pośladka i czuć fajnie rozciąganie uda. I teraz noga ta sama do przodu. Kolano do siebie. Teraz jest ten moment, że jest ten wylew całego potu i wszystko, co się jeszcze wstrzymywało przez trening, właśnie będzie się wydobywać, więc daj sobie czas. Możesz sobie wydłużyć tak naprawdę rozciąganie, żeby wszystko spokojnie wyszło, co ma wyjść. Dobrze, druga. I tak samo pięta do pośladka. I do przodu noga. Świetnie. I jeszcze chciałabym, żebyśmy chwilę łydeczkę sobie rozciągnęli. Noga z przodu ugięta, z tyłu pięta, cała stopa do podłogi i po prostu pochyl się do przodu, tak żeby jeszcze nie odrywać pięty. I chwilę trzymaj, ile jesteś w stanie się pochyl. I to samo na drugą. I powolutku się pochylaj do przodu, noga prosta, z tyłu cała stopa na ziemi. I super, powoli się wyprostuj. I dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się miło ćwiczyło po tej krótkiej przerwie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Subskrybujcie kanał, bo wtedy nic nowego Was nie ominie, co się pojawi na kanale. Kolejny trening będzie za tydzień. Do zobaczenia, cześć!